Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór 1 marca, Emila Okupska. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu i zarazem pierwsze w tym miesiącu wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. A dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o tym, jak zgierzanie świętowali Tłusty Czwartek. W pracy zawsze mamy zapewnione jakieś faworki czy pączki, więc myślę, że no na dwa muszę się skusić. Oraz jeszcze tylko miesiąc ma potrwać remont skrzyżowania ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej. Jest do końca umowy 35 dni i w tych 35 dniach w zasadzie musi być to wykonane. Wczoraj w budynku Zgierskiego Magistratu odbyła się lutowa sesja Rady Miasta Zgierza. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił informacje o stanie środowiska m.in. w Zgierzu. Radni chcieli dowiedzieć się także, jak wygląda sytuacja z nielegalnymi składowiskami w naszym powiecie oraz co dalej ze spalonymi śmieciami po gigantycznym pożarze, który miał miejsce w maju. Rafał Woźniak. Informacje o stanie środowiska przekazał wojewódzki inspektor ochrony środowiska w formie prezentacji Piotr Max. Jak wynikało z jego informacji, nadal jednym z największych zagrożeń na terenie województwa łódzkiego i samego powiatu zgierskiego są przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza związane z tak zwaną niską emisją. Jednak większość obecnych na sali interesowała sprawa nielegalnych wysypisk, choćby przy Miroszewskiej, gdzie na pofabrycznych terenach dochodzi do samozapłonów. Wiadomym było, że w owym czasie w sposób nielegalny zdeponowano tam różne ilości różnego rodzaju odpadów, między innymi odpadów o charakterze odpadów komunalnych. Stąd no, na tej części związanej z popiołami, żużlami dochodziło do mniejszych czy większych ognisk pożarowych, które były gaszone przez służby straży pożarnej i składowisko jest systematycznie monitorowane również przez laboratorium, dzisiaj już działające pod egidą regionalnego laboratorium Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na sesji byli również obecni posłowie z dwóch największych ugrupowań politycznych. Posłanka Agnieszka Hanajczyk uważa, że należy podjąć jak najszybsze działania, które doprowadzą do zmiany przepisów
dotyczących składowania śmieci. I jestem już umówiona wstępnie z prezesem NIK-u, że kiedy tutaj zbiorę te informacje właśnie na podstawie tych bardzo dramatycznych doświadczeń Zgierza, czy dzisiaj Aleksandrowa, pan prezes NIK-u już deklarował, że spotka się z grupą prawników, ekspertów od ochrony środowiska i ja będę się ubiegała o to, żeby były wystosowane wnioski de lege ferenda. To są takie wnioski, które wpływają właśnie do Sejmu, aby zmienić przepisy na podstawie danych, jakimi dysponuje NIK. Co prawda Sejm przegłosował w tamtym roku nowelizację ustawy o odpadach. Zmieniło się m.in. to, że śmieci na składowiskach można składować tylko przez rok, a nie jak to miało miejsce przez 3 lata. Zmieniono także zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. To jednak nie zapobiegło zgromadzeniu kilkuset odpadów na terenie Brużyczki Małej pod Aleksandrowem Łódzkim. Powiem w ten sposób, szanowni państwo, wiemy doskonale, że te zaległości, jakie są przed ustawami, które wprowadził teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, no te składowiska działały troszeczkę na innych przepisach. I to w Brużyczce, składowisko bardzo niebezpieczne z tego, co słyszymy, no i jeszcze się łapało na tamte przepisy. Ja podkreślam, że tutaj w starostwie, które wydawało zezwolenie, no cały czas rządzi koalicja PO-PSL, nadal rządzi, więc myślę, że tutaj pan starosta w sposób wyjątkowo twardy będzie mu podejmował tutaj właściwe decyzje. Posłanka Hanajczyk wraz ze swoimi koleżankami z klubu wniosła poprawkę do budżetu, która zabezpieczyłaby kwotę w wysokości 100 milionów złotych na likwidację nielegalnych składowisk. Poprawka została jednak odrzucona. Przy okazji głosowania budżetowego, właśnie mając na uwadze dramatyczny temat Boruty, wspólnie z koleżankami złożyłyśmy poprawkę do budżetu, żeby zarezerwować 100 milionów na usuwanie nielegalnych składowisk odpadów. Taka poprawka znalazła się, no oczywiście głosami PiS-u została odrzucona. Ja myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, my damy sobie radę z odpowiednimi ustawami i doprowadzimy, dajcie nam jeszcze chwilę czasu, zrobimy porządek z tymi śmieciowiskami, które zagrażają naszemu środowisku, bytowi mieszkańców. I liczymy na pomoc oczywiście posłów opozycji, bo przecież sprawa zdrowia, ochrony środowiska to jest ponadpartyjna. Pozostajemy w temacie odpadów. Podczas obrad radni zajęli się sprawą spalonych śmieci, które zalegają miesiącami na pogorzelisku przy ulicy Boruty. Jak informuje biuro prasowe wojewody, ten stanął na stanowisku, że odpady sklasyfikowano jako powypadkowe. Dlatego to starosta powinien zająć się ich zagospodarowaniem. To była przeprowadzona procedura przeze mnie, która wykazała, że nie jesteśmy władni i właściwi do tego, aby uprzątnąć to składowisko. Ten obowiązek według naszej oceny po analizie dokumentów, analizie wszystkich możliwości spada na starostę powiatowego, który notabene ma możliwość pozyskania na ten cel środków z wojewódzkiego funduszu. Dziwię się braku podjęcia procedury administracyjnej, chociażby, która mogłaby wykazać, że zachodzi jakikolwiek spór kompetencyjny w zakresie tego procesu, gdzie organ wyższego szczebla mógłby rozstrzygnąć w końcu, kto jest władny i zobowiązany do rozpoczęcia tego procesu. Myślę, bez przeprowadzenia tych czynności będzie nam trudno naprawdę to wyjaśnić, natomiast ważne jest, żeby to zacząć. A też musimy zrozumieć władze starostwa powiatowego, że wydatkowanie kilkudziesięciu milionów niezgodnie z prawem będzie skończy się dla nich konsekwencjami prawnymi w postaci no, chociażby więzienia. Więc też jesteśmy w stanie zrozumieć, tym bardziej, że to nie jest tak, że starostwo jest bezczynne, tak? Jest szereg pism, przygotowuje się do wszystkiego, bada całą sytuację do tego, że jeżeli sąd określi, że tak, ono jest zobowiązane i będzie miało tą podstawę prawną, to jest gotowe bardzo szybko przystąpić do tych działań. No, tylko teraz trwają ostateczne w sądzie, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym badania sprawy co do właśnie podstawy prawnej, tak, określenia, czy faktycznie to starosta, czy jednak powinno to wrócić do gminy. Jedno jest pewne, za uprzątnięcie tego terenu zapłaci samorząd albo państwo, czyli my,
podatnicy. Nie, oczywiście zależy na posprzątaniu tego składowiska i także pisałem o tym na Facebooku. Będę dzisiaj rozmawiał też z panem prezydentem. Rozmawiałem wczoraj wstępnie ze starostą. Będę chciał o wystąpienie ponowne do rządu w sprawie przekazania odpowiednich funduszy, ponieważ nikt inny za to już nie zapłaci jak tylko podatnik. No teraz tylko pytanie, żeby zrobić to zgodnie z prawem i najlepiej ze wsparciem rządowym, ponieważ grozi nam bankructwo. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ustalili, że ze śmieci wydobywa się coraz więcej substancji, które mogą szkodzić ludzkiemu zdrowiu. Na razie normy nie są przekroczone, ale może się to zmienić. Na remont skrzyżowania ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej w Zgierzu wielu osób czekało od lat. Obecnie władze powiatu prowadzą inwestycje na tym terenie. Ostatecznym efektem ma być kompleksowa przebudowa przestrzeni. Niestety ostatnie kilka miesięcy to trudny okres dla kierowców, jak i samych pieszych poruszających się w tym rejonie. Trwające od jesieni zeszłego roku prace remontowe na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej mocno dają się we znaki. Nowa nawierzchnia, chodniki, które powstaną w ścisłym centrum, powinny cieszyć mieszkańców Zgierza. Tak jednak nie jest. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz kierujący nie mogą już doczekać się końca prac. Prace zaczną, nabiorą tempa. Jest do końca umowy 35 dni. I w tych 35 dniach w zasadzie musi być to wykonane. W zasadzie przerwa w tych pracach skończyła się w ubiegłym tygodniu i na tyle będą intensywnie trwać, że skończymy w terminie tą przebudowę. Z niecierpliwością na koniec inwestycji w tym rejonie wyczekuje także Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Cieszę się, że to w ogóle drgnęło po tylu latach. My jesteśmy żywotnie zainteresowani współpracą ze starostwą czy z firmą wykonującą tę przebudowę skrzyżowania, ponieważ w bezpośredniej sąsiedztwie jest nasz teren, czyli chodnik, który należy do Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. My od kilku lat oczywiście mamy zabezpieczone pieniądze na przebudowę tego chodnika, żeby nie było takiej kuriozalnej sytuacji, że część chodnika jest wykonana, część nie jest wykonana. Natomiast wstrzymujemy się z tymi pracami ze względu na to, że wykonawca tego skrzyżowania jeszcze nie rozpoczął przebudowy tego chodnika. To logistycznie jest trudne. Z punktu widzenia mieszkańców to jest w ogóle bardzo ciężkie do zrozumienia, dlatego że oni w dużej części nie wiedzą, co jest czyje. Czy to jest miasta, czy powiatu, czy a może jeszcze spółdzielni. I szczerze mówiąc, ich to średnio obchodzi. Im zależy na tym, żeby nie mieli bałaganu, żeby mieli przejścia dla pieszych, żeby ruch był płynny, żeby nie mieli stet piachu tutaj, nie brudzili w błocie, czy potykali się o jakieś dziury. Także kibicuję. Natomiast w przebudowanej przestrzeni skrzyżowania mają powstać m.in. ścieżki rowerowe, a także tzw. azyl dla pieszych, czyli wysepki umożliwiające pieszym bezpieczne przekraczanie ulicy. Powiatowy samorząd za wykonanie prac zapłaci ponad 2 miliony złotych. Inwestycja ma być gotowa za około miesiąc. Władze starostwa apelują o cierpliwość. Wczoraj tłusty czwartek, a więc dzień, w którym bezkarnie mogliśmy objadać się pączkami. Przed cukierniami tradycyjnie ustawiały się długie kolejki. Jakby tego było mało, w naszym mieście zorganizowano pierwsze mistrzostwa w jedzeniu pączków, w ramach którego odbył się konkurs wiedzy o tłustym czwartku. Nie zabrakło nagród pieniężnych, ale i słodkich oczywiście. Zgodnie z tradycją tłusty czwartek, czyli symboliczny koniec karnawału, to ostatnia okazja, żeby pofolgować łakomstwu przed 40-dniowym okresem postu poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. O, zapomniałam o pączkach, chętnie kupię. W samym Zgierzu i okolicach w ten jeden dzień w roku zjadamy tysiące pączków. Ale przygotowywuję się, bo idę do pracy. W pracy zawsze mamy zapewnione jakieś faforki czy pączki, więc myślę, że na dwa muszę się skusić. Jasne. W wózku ma może pączki? Owszem. Tak? Owszem. Ile ich jest? Na razie jest 6. O, na
na razie 6? Niewielka ilość. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętny Polak na wyroby cukiernicze wydaje miesięcznie niecałe 6 zł. W 2018 roku było to 5 zł i 85 groszy. Dla porównania jeszcze 10 lat temu w 2008 roku wydawaliśmy na słodycze 4 zł i 28 groszy miesięcznie. No tak po jednym, bo co za dużo to niezdrowo. Kupione pączki? O tak, proszę pana, dla całej rodziny. Poważnie, tu ile ich jest? O, 7 osób dzisiaj będzie to. Ale wie pan co, ja teraz idę, ale ja tylko jednego, bo więcej nie zjadam. Ja tylko jednego, także symbolicznie, żeby było. Choć ten słodki wypiek ma coraz więcej odsłon i rodzajów nadzienia, to nadal mocno trzymamy się tradycji i najchętniej sięgamy po ten z różą i powidłami. Ja lubię z normalną marmoladą i właśnie szukam takich, bo tam były inne. Aha. Także idę tutaj po normalne pączki z marmoladą, zobaczymy czy są. Z bitą śmietaną. Takie już jakieś to jednego, ale porządnego, tak. Jednak należy pamiętać, że jeden pączek o wadze 80 gramów może mieć nawet 350 kalorii. Aby spalić jednego pączka, trzeba biegać co najmniej przez 20 minut, tańczyć przez pół godziny, pływać przez 40 minut lub jeździć na rowerze przez 50 minut. No nie można za dużo, bo dużo cukru słychać, że w całej Polsce i dzieci, i młodzież, i osoby takie jak ja, no dużo już tych tłustości jemy, tych cukrów, no więc no troszeczkę trzeba się ograniczać. Ludzie mają cukrzycę, nie powinni za dużo jeść, jedynie podkreślić tradycję. Aha, ale byłby pan za tym, żeby zorganizować, zlikwidować tłusty czwartek? Nie, bo wie pan, to nie da się nawet, wie pan, prawdopodobnie rady zlikwidować, bo to jest zbyt zakorzenione w naszej kulturze. A za nami, jak już wspominaliśmy, pierwsze mistrzostwa w Zgierzu w jedzeniu pączków. Finał konkursu składał się z dwóch rund w jedzeniu pączków oraz jednej rundy wiedzy o tłustym czwartku. Poza tłustym czwartkiem ciastka 2-3 razy w tygodniu, jak 11% Polaków. Czyli 75% przeciętnie raz w miesiącu zjada pączki. Nie, to Państwo teraz pomyślcie, czy się kwalifikujecie w tych badaniach. Ja nie. Uczestnik z największą ilością punktów otrzymał tytuł Zgierskiego Mistrza Pączka 2019 oraz nagrodę w postaci bonu o wartości 100 zł do wykorzystania w cukierni. Mistrzynią została pani Patrycja. Każdy z uczestników otrzymał także kartę rabatową. Pozwala ona na kupowanie w cukierni wszelkiej słodkości z 15% rabatem. Ważna jest do następnego tłustego czwartku. Kto wie, może za rok organizatorzy dołożą kolejną konkurencję, w której wygra ten, kto zje najwięcej pączków w ustalonym czasie. Czas karnawału powoli dobiega końca. Ten okres trzeba wykorzystać jak najlepiej. Nadszedł piątek, a zatem podpowiem Państwu, jak najlepiej spędzić pierwszy weekend marca i nadchodzący tydzień. Zapraszam. Już najbliższy weekend, kolejna odsłona wydarzeń związanych z Zuzią Ciesielską. Więcej o zdarzeniach opowie nam pani Beata Pawłowska. Kolejna odsłona działań związanych z pomocą dla Zuzi Ciesielskiej. Melodia serc niech zagra dla Zuzi. I tutaj o godzinie 15 w sali przystań przy Kościele Świętej Katarzyny wystąpią zespoły Jankel Band, Old Stars, chór młodzieżowy Zgierski, chór szkoły podstawowej numer 5, Schola Melodyjki, zespół Poli. Również będziemy mieć duet gitarowy pan Piotr Geisler i Antonina Jawor, a także gościnnie będzie chór ze szkoły numer 41 w Łodzi. Chcemy śpiewać. Wszyscy będziemy śpiewać i grać właśnie dla Zuzi. Jest to koncert z okazji Dnia Kobiet, a jednocześnie wspierający naszą Zuzię, która śpiewa w chórze szkoły podstawowej numer 5, jak i w Scholi Melodyjki, a boryka się z bardzo poważnym problemem i potrzebne są pieniążki na zabieg, który może uratować jej życie. Będziemy rozliczać pity. Za wrzut do puszki będą ciasta, herbata, kawa. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie. Jutro o godzinie 10 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wschodniej 2 odbędzie się 12. ogólnopolskie zgierskie spotkanie taneczne Drgania Przestrzeni. Wstęp wolny.
W poniedziałek 4 marca w sali przystań o godzinie 17.30 odbędzie się koncert z okazji Dnia Kobiet. Tego dnia na scenie wystąpi m.in. Anna Paszkowska, chór Viva. Dla przybyłych czekają upominki. 7 marca w czwartek o godzinie 17 w Muzeum Miasta Zgierza odbędzie się wernisaż wystawy członków Łódzkiego Okręgu Związku Artystów Polskich. Z kolei w piątek, już po raz 15, odbędzie się Zgierski Kaziuk. Wydarzenie rozpocznie wieczór wileński w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ulicy Długiej 29A. Natomiast 9 marca w przestrzeni Parku Kulturowego Miasto Tkaczy odbędzie się jarmark kaziukowy. Emerytura 1100 zł PiS przyznaje od maja. Co panie na to? Dziękuję. Nic mi nie mówcie na temat PiS-u, w mnie szlak trafia. No. Jak pani? Ja jestem tym zbulwersowana, proszę pana, bo to są pieniądze z naszej kieszeni. Myśli pani, że się nad tym ludzie zastanawiają, skąd te pieniądze są? Oczywiście. Oczywiście, proszę pana, będzie zaraz następny podatek. No, proszę pana, na temat Kaczyńskiego i PiS-u wolę nic nie mówić. Jeju, to już druga para, to tak mi dla mówi. Mnie to nie, wolę się nie mówić nic. O kimś mądrym mogę pokazać. Ale przecież on jest profesorem. Że to jest wielkie kłamstwo. Że tego nie będzie? Nie będzie, będzie jeden rok, a później... W tym roku wyborczym, a później to już nie będzie, na pewno. Myśli pani, że wycofają? No a jak? A pan nie myśli tak? A 500+ nadal funkcjonuje. A no funkcjonuje, ale miało być na każde dziecko, a jest tylko, pierwsze nie dostaje, tylko pozostałe dzieci dostają. No, ale ma dostawać, zgodnie z obietnicą. No, wszystko, oni obiecują, obiecują. Czyli pani jest sceptycznie nastawiona? Oczywiście, że tak. Rozumiem, już w sumie trzecia osoba na ten. Podwyższały emeryturę pani, nie? To pasowało. A teraz jak ma pani 60, to nie pasuje. My to komorne 10 lat nie podwyższane, co? No, oczywiście, no. Się, pani się martwi, jakby przejął Tusk rządy, że nie będą mieli z czego kraść, tak? Bo ci oszczędzają. Dobrze się jak dobra gospodyni w domu, to jest wszystko okej. Okay. A jak się nie umie rządzić, to są długi. Bo jak się obiecuje, to trzeba spełnić. Tak jak matka dziecku obiecuje, że mu kupi coś, to mu daje. Jak Grecja wylądowała, jak będą Kaczyńscy, jak Kaczyński. Jak widać, jesteśmy trochę podzieleni. Tu jest PiS, tu jest Platforma. No, co zrobić? Nie wiadomo, czy jeszcze nie Nowoczesna. Wiosna, proszę pana. Do widzenia. Pana, ja bym była szczęśliwa, jakby nam nie brali podatku. Bez tego 1000, ale żeby nie płacić podatku. To lepiej bym na tym wyszła. Lepiej. No, a płaciłam za to już 2 razy, nie? Pracowałam, płaciłam, no i teraz od nowa muszę płacić. No, no właśnie. Podatek od podatku. Mieli tą wolną kwotę od podatku, też podnieść i... Ani to, ani tamt. Że nie wytrzyma. Będzie bardzo ciężko z tym wszystkim. Ale budżet miał nie wytrzymać 500+, a wytrzymał. Chwilowo. A tym bardziej teraz są te wybory, dlatego dają. Aha. Jak się koniowi daje siana, jak chce się złapać konia, to się siana daje. Czyli i to samo z ludźmi robią, kupują po prostu. Kupują głosy trochę. Jak najbardziej. Myśli pan, że to wyborcy się na to skuszą, że jednak zagłosują? Jak pomyślą rozsądnie, to nie powinni. Bo i tak dają przed wyborami, i tak dają te pieniążki. To powinni za sumieniem serca iść. A jak będzie, to nie wiadomo. Dziękuję panu za głos. Wolałbym, żeby PO wygrało. Tak? Tak szczerze? Szczerze. Czyli nie, to teraz ta koalicja cała, tak, która powstała. No ale tu przypuśćmy no PO, no koalicja obywatelska, no. Bo PiS to mi nie odpowiada. Co, i pasuje. Czyli dobry pomysł. Dobry. Ja jestem emeryt i mnie pasuje. Huśtawka temperaturowa tej zimy jeszcze się nie skończyła. Już dziś kolejne ochłodzenie i znów zobaczymy minusowe temperatury na termometrach. Na szczęście ochłodzenie nie będzie ani bardzo mocne, ani długie. Zimnem powieje ze wschodu jedynie dziś i jutro.
sobotę kontynuacja ochłodzenia i jeszcze niższe temperatury. Lekki mróz wleje się w głąb Polski. Prognozowana temperatura na sobotę to do 5 kresek powyżej zera. Na niebie okresowe przejaśnienia. W niedzielę ocieplenie. Słupki rtęci wskażą do 10 stopni Celsjusza. Niestety synoptycy prognozują opady deszczu. Początek tygodnia przywita nas również deszczem. Na szczęście w poniedziałek powrócą wiosenne temperatury. Na termometrach zobaczymy do 14 stopni. W piątkowym serwisie informacyjnym to już wszystko. Pozostańcie Państwo z nami, bo już po krótkiej przerwie spora porcja słodkich informacji. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Sympatycznego weekendu i wieczoru życzę. Do zobaczenia. Jesteśmy w pączkarni w Kutnie przy ulicy Królewskiej. Jest to pączkarnia TDJ Ozdowscy. Jest to rodzinna firma z rodzinnymi tradycjami. Tak? Ta receptura pochodzi od naszej babci, która słynęła w swojej okolicy ze smażenia bardzo dobrych pączków naturalnych. Tak? Trudno o takie dobre, naturalne pączki, ponieważ markety kuszą ceną, ale niekoniecznie jakością. U Was ta jakość myślę, że jest zachowana. No dokładnie. My nie stosujemy żadnych polepszaczy, ulepszaczy, ani konserwantów. Te pączki rodzą się, budzą się codziennie na nowo, każdego dnia. No i smakują tak jak u babci, bo są zrobione z takich bardzo dobrych składników, czyli z jajek, z żółtek,
dodajemy spirytus do ciasta, żeby pączki nie były przesiąknięte tłuszczem. I sam czas powstawania takiego pączka jest bardzo wydłużony, bo na początku robimy rozczyn z mleka, drożdży i z mąki, który w kilka godzin dojrzewa, żeby te wszystkie aromaty i smaki się wydobyły i żeby później po zjedzeniu tego pączka on był naprawdę czuć, że jest smaczny, że jest dobry, że jest domowy. Nie używamy oleju palmowego, nawet oleju słonecznikowego. Smażymy tylko i wyłącznie na bardzo dobrej jakości smalcu, który jest dwukrotnie oczyszczony, pozbawiony wszelkich niepotrzebnych i ciężkostrawnych dodatków. Tak? Mimo, że receptura jest od babci, to tutaj jest, słyniecie z tego, że nadzienie nie jest takie typowe, chociaż pewnie i też jest. Jakby mógł Pan nam o tym opowiedzieć? Tak, no, używamy bardzo tradycyjnych nadzień. Kutno słynie, jako miasto róż, słynie z róż i my promujemy też nasze pączki kutnowskie z nadzieniem różanym, które cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Kutna, ale używamy również powideł śliwkowych, nadzień wiśniowych, porzeczkowych, maliny, ale słyniemy też z nietypowych smaków, tak jak Pani wspomniała, czyli na przykład Kinder Bueno, Oreo, Nutella, Raffaello, czy bardzo popularny teraz słony karmel. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to przez cały karnawał jest tak duże, czy wokół tego tłustego czwartku faktycznie tych osób jest więcej? No, staramy się, żeby tych klientów było jak najwięcej przez cały rok, natomiast no, wszyscy chcemy być fit, dzisiaj jest taka moda na zdrowe jedzenie. Pączek, dobrze zrobiony pączek jest produktem może nie tyle fit, co jest po prostu też zdrowym w rozsądnych ilościach. Tak? Ile ogólnie tych pączków wyprodukujecie w tym tygodniu? Tu jest rzemieślnicza produkcja. My tutaj nie idziemy na ilość, tylko na jakość. Jesteśmy ograniczeni i lokalem, i możliwościami wysmażenia tych pączków, ale będzie to liczba około kilku tysięcy pączków na pewno. Tak? Mamy grono stałych klientów, którzy u nas zamawiają pączki wcześniej, tak jak cukiernia Szarlotka czy cukiernia Kubciacho ze Zgierza, którzy z nami współpracują i przygotowujemy je również dla nich. Właśnie, bo niektórzy nasi telewidzowie mogliby być zmartwieni, że nie będą mieli okazji spróbować, ale właśnie poprzez taką współpracę jest na to szansa. Tak. Używamy, tak jak wspomniałem, dobrych surowców, jest to produkcja ręczna, więc cena tego pączka w naszej cukierni wynosi 3 zł w tym momencie. Ciepłe pączki są dostępne w miarę dostępności, jeżeli są w tym momencie usmażone to i są ciepłe, to oczywiście, ale staramy się tak produkować właśnie, żeby to było pod zamówienie klienta. No, natomiast nie jest to fast food, tak? Nie jesteśmy w fast foodzie, gdzie te pączki powstaną bardzo szybko, tylko trzeba poczekać.